Every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też ją udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale, tym razem oczywiście ocenianie map. W dzisiejszym odcinku Osina V2 wyszła taka mapa. Na Osinie V1 nie grałem, ale wiem, że była to dosyć popularna mapa tam, co niektóre osoby grały. Patrzcie, rowerek ustawiony. No i na początek zostawcie suba, to jest najważniejsze, lecimy po 5500 subów. Ale tak, tutaj mamy, patrzcie, nawet takie D jest na tym, grafikę na tym domku, Diadek, bo to on to stworzył tą mapę. No i tak, zaczynając od wyglądu, oczywiście punktów wiadomo ile można dostać. I przejdźmy sobie najpierw może po gospodarstwie. Aha, dobra, na myszkę są oczywiście bramy otwierane. Dobra, tu jakieś tam krzaczki. Ło, można tam wejść chyba nawet. Ty no, nie można, ale jakby to było leciutko, tak wiecie, bardziej w lewo, to by można było tam wbić. No i tutaj oczywiście, no moim zdaniem fajnie to postawione, ale to jest chyba maszyna, wiecie, którą można używać, nie to, że jakieś tam stare zostawione, tak, bo są maszyny nawet na start. Tu jakieś wiadomo, drogi polne, wszystko jakieś tam biny, bo to jest ogólnie mapa na takie troszeczkę większe maszyny, a nie na takie wiadomo mniejsze. Zaraz zobaczymy co i jak dalej. Tutaj się oczywiście też otwiera. Krowy, tutaj oczywiście karmienie, różne inne duperele, dobra, przejdźmy sobie dalej, biny, w sumie fajnie, tutaj jakieś takie o rzeczy, zboże leży sobie o tako elegancko, tutaj czy na drabinę można wbić, ale jaja, i patrzcie, ta drabina jest taka, że można ją sobie przesuwać, także ja bym sobie ją na przykład jebnął tutaj, no nie, tylko ona się wyjebie, ta, no, trzeba jakoś się dobrze postawić i będzie zajebiście po prostu. Tutaj jakiś tam garażyk, ale to patrzcie, to wystarczy chyba, nie, to się otwiera ile trzeba, ta? Jak ja mam ten dalej otworzyć? Ha, a, trzeba być blisko tych drzwi, dobra. Czyli otwierają się do końca, ładnie. Tam oczywiście, patrzcie jaki tu jest widoczek, ładna mapa, kurde. Tutaj wszystko elegancko. Otwórzmy sobie może jeszcze te drzwi. Tutaj w środku jeszcze nie byliśmy. No i tutaj też jest wszystko ładnie zagospodarowane. Tam jakiś taki jakby mały warsztacik, w razie gdy ktoś by chciał sobie coś tam odjebać, zrobić jakąś pracę. No i tu jest akurat gospodarstwo prawie podobne jak na tej mojej serii. Nawet brama jest taka sama, tu jest tak samo praktycznie, także fajnie to wygląda. Bramy otwierane w tą stronę akurat. No i teraz tak, takie szybsze przejście po mapie, tu jest jakiś tam pomniczek. Oczywiście nie jest to po polsku. Wojnie światowej, a nie, w czci poległej, to tak, jest po polsku nawet. Ciekawe, czy to było modelowane, czy po prostu skądś to wzięte. Tu oczywiście drzewa, klimacik jest, bo te drzewa dodają i to... Ło, typki! To nieźle, jeszcze tyskie chleje ten gościo. Tutaj jakiś domek, kotek widzę czarny, tutaj jakiś ten skuter. Kurde, nie no, fajnie to wszystko wygląda. Można było serię jebnąć nawet na tej mapie taką większą. Tutaj patrzcie, do góry jaki domek, to też jest zajebiście zrobione, że jest tak pomyślane. Patrzcie, wszystko jest dokładnie zrobione. A nie one odpierdziel, no nie? Tutaj te drogi takie. To chyba spełnia funkcję drogi polnej. Widzicie, pola są też i mniejsze z tego co widzę. Także nie jest aż tak źle, bo myślałem, wiecie, że to jest mapa taka w stylu w chuj PGR, można powiedzieć. Ale wow, tego jest naprawdę dużo. I tutaj są pola takie też i większe. Także mapa naprawdę fajna. To miejsce mi się na przykład zajebiście podoba, bo jak wiecie, większość map PGR jest robiona w stylu płaskich, no nie? A tutaj macie mapę, która nie dość, że jest odjebana zajebiście. Co tutaj jest? Tu jest jakaś taka łąka, przerwa pomiędzy tak jakby mapą. Jest zrobiona po pierwsze zajebiście, po drugie jest to wszystko elegancko. No patrzcie kurde na ten klimacik. Tu zarośnięte i to jest to, czego się oczekuje od map. A nie, że jest, nie dość, że jest pusto, jeszcze drogi polne, wow. Ładnie i tutaj, o wiecie, pod górkę pola. Naprawdę, jeżeli chodzi o mapę, to mapa już pierwsze wrażenie zajebiście. Tutaj widzę, to pole jest duże. Ogólnie pola duże, nie jest mój klimat, ale
Ale wykonanie mapy i wygląd, patrzcie na to miejsce, kurwa no. To jest o taką, macie, idziecie tędy i tu macie pod górę i to jest zajebiste. Naprawdę mapa ładnie, drogi polne widać też, że nie są jakieś takie malutkie, tylko można się tutaj pobawić większymi maszynkami. I oczywiście, oczywiście zajebiście to wszystko wygląda, obornik, bocian. Co odjebał mapę, a patrzcie na to pole. No nie? Zajebista to pole, zajebiste to pole. Kurde, tutaj też jakieś tam takie, wierzcie, są takie w Polsce, no nie, że macie nic nie macie, no nie, nie macie pól ani nic i są takie właśnie miejsca. Tu dalej też trwa. Ty, to ta mapa taka dzika jest trochę. Jak tu ona jest taka duża nawet. Patrzcie, ja sobie wezmę do góry. Co odjebał mapę. Ale żeby to zrobić wszystko. I to jeszcze, no tutaj wiadomo, te pola gdzie macie, no to jest tam mniejszy problem, bo tylko narysować te pola i tam jakoś to ujdzie. Ale na przykład takie oto miejsca, gdzie trzeba coś tam troszeczkę potworzyć. Na przykład takie pole, troszeczkę tekstury mogły być inne tego, ale to mniejsza o to. A tu jest coś źle. Zobacz, to jest specjalnie zrobione, tak. Czyli do końca pola tak jakby nie można dojechać. Te pola są stworzone po to, aby tam tylko i wyłącznie były. Ale tutaj macie taką granicę, gdzie nie możecie tam wjechać, no nie? Czyli to jest zrobione tak jakby po prostu jest, bo jest, no nie? Tak samo tutaj to odgradza. Wszędzie są drzewa na zakończeniu, czyli coś takiego jak ja robiłem. I to naprawdę fajnie wygląda na moich mapach, jak ja to odjewalałem. Tutaj na przykład macie pola, no zajebiście to wygląda. Jeżeli chcecie serię z tej mapy, to piszcie. Takie o, patrzcie. Ogólnie pięknie, piękna mapa. Tutaj kolejne jakieś ściernisko, które jest, można powiedzieć, że to pole no jest bezużyteczne, no bo to jest zablokowane praktycznie wszystko. No ale o tak oto elegancko wygląda. Tutaj jakieś drzewka na polu pojedyncze. No w takich o, nawet tych. To się też musiał namęczyć, żeby taką mapę zrobić. No patrzcie, nie dość, że to jest takie obszerne. Czyli tutaj pewnie będzie też takie pole. Tak, to pole jest, no właśnie, dotąd, gdzie nie można sobie chodzić dalej. Tu jakaś wieś. Nawet znak jest. Osina wielka, patrzcie. Czyli mapa jest pewnie robiona na wzór. Najprawdopodobniej tak. Czyli mapka robiona. A my wróciliśmy do tego miejsca, co byliśmy. Tu jest stary PGR, tak jakby. Czyli pewnie skup i to wszystko tutaj się znajduje. Tutaj jakiś sklep. Ruch pieszych. Ciekawe, czy ruch też ten. Dębowiec, kurwa, dwie miejscowości. Czyli jest ona robiona jako realna. Tutaj jest ruch pieszych, a ruch uliczny, ciekawe gdzie jest. Tam dalej nie można wejść. Bo tu jest takie jakby już to jest wszystko, można powiedzieć, statyczne, bo tutaj tam się nic nie dzieje pewnie. Jest, bo jest. Tutaj są oczywiście jakieś tam pola dowolone. Też jest fajnie zrobione, że nie można wszędzie tam wbić, no nie? Gdzie to jest? No ej, coś mi się zjebało. Ty no, zjebało mi się. Dobra, jeszcze raz tam lecim. Bo ogólnie mapa jak najbardziej spoko, tylko ja sobie jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz, bo mnie ciekawi. Czy jest dojazd do tamtych pól, czy nie? Czy jest po prostu to zrobione, aby było? Bo to jest, jak widzicie, wszędzie zostawione. Tam dalej też już nie ma za bardzo przejścia. Tutaj, tędy można się tam dostać. Ale te pola są też tak zrobione, żeby tam nie dało się właśnie dojść. I te pola są naprawdę fajnie zrobione, kurde. Patrzcie, jaki to ma klimacik zajebisty. Ogólnie ten diadek kawał dobrej roboty odjebał. Tutaj, a tu jest, tu macie wjazd na przykład na takie gospodarstwo dosyć starsze. Tutaj coś tam, tutaj chyba jest z boćkowa to powyciągane. Trochę to wygląd, troszeczkę długo nawet trwa ocenienie tego. Bo po prostu jest to zajebiste. Tutaj jest kolejne gospodarstwo. To chyba jest na podstawie Gold Foxa wszystko robione, te gospodarstwa. Ale co to za różnica, jak jest, wygląda zajebiście. Tutaj jakieś łąki duże. Tam oczywiście już nie można się dostać. Ale patrzcie na przykład to miejsce. Tutaj jakie miejsca. I te pola są o takie ono, nie? Co jest zajebiste. Czy tam można wejść? Nie wiem tak dokładnie. Patrzcie, pod górę, w dół. Pod górę, w dół. Pod górę, w dół. Tu kurwa jakie miejsce. Co odjebał mapę. Ja jebie. Nie no, jeżeli chodzi o wyglądzik, oczywiście 5 na 5 dajemy. Może przejdźmy sobie do wykonania. Chociaż jak patrzeć na wykonanie, no to nie wiem, tu raczej nie ma do czego się przyczepić. Nie dość, że jeszcze gościo zrobił, nie że zakończenia są od razu,
Tylko są kurwa dalej pola. Jest granica taka, że... No wiecie, jest granica, która wam nie pozwala tam przejść, ale gdy stoicie sobie na górze, to wy nie widzicie jakiejś takiej bariery, tak jakby, że tam jest już koniec. Ta mapa jest tak jakby pod górę i ona się ciągnie. Wy macie efekt, że jesteście tak jakby w prawdziwym życiu, można powiedzieć, bo tak to jest zrobione, że jest zajebiście zrobione. Tu jakiś lasek, który jest przy polach, co jest też piękne. No i tutaj przechodzicie sobie przez drzewa i do środka nie możecie wbić, co jest też dosyć dobre. Tutaj jakieś takie zarośnięte, no po prostu zajebiście to wygląda. No moim zdaniem jedna z lepszych map do LS-a 17, jeżeli chodzi o większe mapy. Jeżeli chodzi o taką typowo polską mapę, wiecie, gdzie sobie pogracie 30, 60, no to wiadomo, że ta mapa nichuja nie spełni swojej roli. No ale to nie o to chodzi, bo nie każda mapa... Tu patrzcie, zasadził taką czasami większą kukurydzę. Ja nie wiem, ile on czasu robił tą mapę, ale żeby zrobić coś takiego, no naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić. Tutaj jeszcze jakiś sad, tu chyba, co to jest, rośnie? Nie wiem, co to rośnie, ale coś tam rosło. Po prostu te miejsca wyglądają przepięknie. Te miejsca wyglądają przepięknie, budki. I te zakończenia, gdzie nie ma takiego... Patrzcie, jak to idzie pod górę. Nie dość, że zrobił mapę z terenem taką, jak ja robię z terenem, czyli po prostu z terenem zajebistym. Mapa duża. No naprawdę, naprawdę coś pięknego. I moim zdaniem seria na tej mapie na pewno będzie. Tutaj troszeczkę bardziej płasko, ale to bez różnicy, nie wszędzie musi być jakoś nie wiadomo jak, bo wszędzie tak nie macie. Chociaż ten teren i tak nie jest płaski, bo idzie tutaj na przykład w dół, no nie? Także... No do wykonania też nie mam do czego się przyczepić, bo po prostu jest to zajebiście wykonane. Tam jeszcze wiatraki w tle i to wszystko. No pięknie to wygląda, także wykonanie 5 na 5. Może sprawdźmy sobie teraz płynność, to było F6. 60, 58. Czyli praktycznie jak na każdej mapie, no tam FPS-y nie są stałe 60, bo wiadomo, że to jest LS i to wam spada czasami do 58, ale to są takie spadki, 2 FPS, no to nie jest dużo tak naprawdę, osina wielka. A może wbijmy sobie tutaj, tu jest tak więcej tych, albo na gospodarstwo sobie sprawdźmy, 58 najmniej spada, jeżeli chodzi o FPS-y, także cały czas jest na 60 grane. Tutaj było 57, teraz wyśpię sobie może tutaj gdzieś tą drogą, ale patrzcie, te drogi jak zajebiście wyglądają, no nie? No i cały czas jest 60 FPS-ów, 58, czyli spadki maksymalnie 2 FPS-y i można było pochodzić po calutkiej mapie, ale pytanie po co, gdy widać, że ta mapa jest dobrze zrobiona. 58, 58, 61, 60. Więcej FPS-ów ja nie mam, żeby wam pokazać, bo 60 to i tak jest płynna gra, zajebiście. Nawet przy 40 klatkach można sobie grać płynnie. Ale mamy 60 cały czas na najwyższych wymaganiach, także jeżeli komuś będzie tam lagowała albo coś, no to można zawsze zmniejszyć te wymagania i będzie i tak ok. Także jeżeli chodzi o płynność, też dajemy 5 na 5. I teraz tak, ostatnią rzeczą, praktycznie przedostatnią można powiedzieć, został nam teren. No i tutaj już sami widzieliście, jakie były moje wrażenia na temat terenu, także no moim zdaniem nie ma co oceniać, no bo przy samym wyglądzie już opisaliśmy praktycznie wszystko, że ta mapa jest zajebista. Znaczy tutaj w dole, tutaj teren jest zajebisty, czyli no teren możemy na spokojnie dać 5 na 5, no bo po prostu no spójrzcie, jak to wygląda. No wygląda to przepięknie, także teren dajemy również 5 na 5. Ostatnią oczywiście taką rubryczką można powiedzieć jest: zagrałby czy nie zagrałby? Zagrałby i to jak najbardziej by zagrał. Dlatego możecie się spodziewać serii na kanale pewnie na 3 osoby, bo sam wiadomo nie będę na tym grał, ale no na 3 osoby seria na pewno się niedługo powinna pojawić. Trzeba ogarnąć jakieś mody. Jeżeli macie jakieś takie większe mody, żebym ja tego nie musiał cały czas pobierać, to możecie podsyłać. Chociaż zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ciekawe, jak to tutaj wygląda, czy to też jest otwierane? Nie, ale można to przeskoczyć oczywiście i wbić do sadu na zajebiste jabłuszka. To jabłka są, no nie? No pewnie tak, to tak wiadomo, ta tekstura jest taka gówniana, bo to jednak jest model jakiś tam z internetu, ale chyba to są jabłka, raczej tak. Bo w sumie jest to małe jak na jabłka, ale powinno być ok. To mnie ciekawi, co to jest. Czy
czy to są jakieś kwiaty, czy to jest winogron. Winogron biały może to być, no nie? Bo tak wygląda jak winogron nawet, no. Coś w tym stylu, czyli to jest winogron chyba. No ja się już z wami żegnam oczywiście. Mapa, kurde no, dostała max. Dostała max punktów. Nie wiem, czy to nie będzie jako jedyna mapa, która dostanie max punktów. Zagrałbym na niej, co też jest dużą zaletą, bo czyli mapa jest po prostu odjebana. No i oczywiście może poczekajmy na wersję V3, w której będzie jeszcze coś lepszego. Albo czekajmy na mapę jakoś od diatka tego, na jakąś jeszcze mniejszą, gdzie będzie można sobie pograć 30, 60 i coś w tym stylu. Ale serii możecie się na tej mapie spodziewać. A ja się już z wami żegnam. Oczywiście pamiętajcie o limicie łapek 80. Cześć. I'm looking like